dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasów. Ostatnie dwa dni poświęciliśmy na wspomnienia z dzieciństwa za czasów PRL-u, a dziś chciałabym powspominać, jak wyglądały pierwsze miłości. Jak wyglądały Wasze pierwsze miłości? Piszcie mi w komentarzach. No więc, moi drodzy, za czasów PRL-u, jak byliśmy dziećmi, to nie było takich różnic jak teraz. Wszyscy byliśmy na tym samym poziomie. Nasi rodzice praktycznie pracowali w tych samych zakładach, więc nie było bogatych i biednych, nie było dzieci lepszych i gorszych. Wszyscy byliśmy tacy sami. Chodziliśmy praktycznie w takich samych ubraniach. Mieliśmy takie samo wyposażenie do szkoły. No i ogólnie chłopcy z dziewczynkami bawili się we wszystkie zabawy. Nasi koledzy uczestniczyli nawet w naszych zabawach w dom, ponieważ potrzebowaliśmy mężczyzn, prawda? Jako braci, ojców czy wujków. Jak bawiliśmy się w dom, to oni również z nami się bawili. W szkole, na przerwach również. Nie było tak jak teraz, że chłopcy mają swoje zajęcia, a dziewczynki mają swoje zabawy. Bawiliśmy się wszyscy wspólnie. Powiem Wam jeszcze, że ja w takich młodszych klasach w szkole nawet częściej przebywałam w towarzystwie chłopców niż dziewczyn, ponieważ grałam z nimi w piłkę, jeździłam z nimi z góry na tyłku, także ich zabawy jakoś bardziej do mnie przemawiały, bo ja byłam bardzo niesfornym dzieckiem, więc miałam też bardzo dużo kolegów. No więc, moi drodzy, w takich właśnie młodszych klasach, kiedy byliśmy jeszcze naprawdę małymi dziećmi, no to wyglądało to bardzo prosto. Chłopcy, jeśli podobała im się jakaś dziewczynka, to po prostu ją zaczepiali, ciągali za kitki, za warkocze, były jakieś tam przepychanki, popychanki, wyzwiska. To takie były pierwsze szkolne końskie zaloty, tak zwane. W okresie dojrzewania u dziewcząt te końskie zaloty nasilały się, ponieważ dziewczynkom wyrastały już piersi, zmieniała się też ich figura, no i chłopcy mieli wtedy duże pole do popisu, bo wtedy taką dziewczynę, która im się podobała, która już miała, wiecie, odpowiednie warunki, odstawiali od koleżanek, no i starali się, wiecie, gdzieś tam ją podłapywać, podszczypywać, żeby gdzieś ją tam dotknąć, bo sami również byli w tym okresie dorastania i wiecie, w tym czasie hormony buzują zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. Dziewczynki dorastają dużo wcześniej od chłopców, więc dziewczynki w wieku 14-15 lat są już dojrzałe fizycznie i emocjonalnie, natomiast chłopcy dojrzewają dużo później, więc dlatego u nich zaloty wyglądały naprawdę w bardzo dziecinny sposób. Już nie wypadało im dziewczynek ciągnąć za włosy czy popychać, to znajdywali sobie inne okazje. Nie wiem, czy u Was też tak wyglądało, ale u nas na przykład zimą, kiedy było na zewnątrz dużo śniegu, chłopcy mieli takie swoje bandy i najładniejsze dziewczyny ze szkoły po prostu nacierali tym śniegiem od stóp do głów, zupełnie jak bałwany. Także byłyśmy calutkie, przemoczone, suszyłyśmy ubrania na grzejnikach w szkole, ale nikt na nich się nie gniewał, bo była to właśnie taka forma zalotów.
Latem, gdy szliśmy całą paczką na basen, chłopcy, najładniejsze dziewczyny wrzucali do wody tam, gdzie było 5 metrów i mieli z tego naprawdę bardzo dużą uciechę. W szkole naprawdę było bardzo dużo szkolnych miłości, takich tych pierwszych, wiecie, dziecinnych. Po klasie niejednokrotnie latały kartki z jakimiś wyznaniami miłosnymi. Sama niejednokrotnie takie dostawałam. Także nauczyciele o niczym nie wiedzieli. Szkolne dyskoteki również służyły, wiecie, do podbijania do dziewczyn. Były. Ja Wam opowiem jedną z takich przygód, która mnie spotkała. Czekaliśmy wszyscy grupą na autobus, który nas woził ze szkoły do domu. I przy przystanku autobusowym płynęła taka mała rzeczka, w zasadzie strumyczek. Więc mój kolega z klasy, a był dość taki wyrośnięty i silny, zarzucił mnie na plecy i wrzucił mnie przed samym autobusem do tej rzeczki. Więc z umoczonymi butami biegłam do tego autobusu, bo o mało się na niego nie spóźniłam. Natomiast powiem Wam, że 2 lata później właśnie z tym chłopcem się spotykałam. Latem, w okresie wakacji, takie młodzieńcze miłości po prostu rozkwitały, bo mieliśmy duże pole do popisu, bardzo dużo czasu spędzaliśmy na podwórku do późnej nocy, rozbijaliśmy również namioty, więc mieliśmy słabą kontrolę rodziców, graliśmy w różne gry, w karty, pieniążka na pytania i rozkazy, w butelkę, chodziliśmy w nocy na basen się kąpać, robiliśmy ogniska, niektórzy koledzy umieli grać na gitarach, więc naprawdę spędzaliśmy bardzo miło czas. No i tak jak Wam mówię, no to był okres, kiedy zawiązywały się takie, wiecie, młodzieńcze, pierwsze miłości. No więc, moi drodzy, makijaż jest już skończony. Myślę, że temat dziecinnych, młodzieńczych miłości również wyczerpaliśmy. Mam nadzieję, że u Was również wyglądało to podobnie jak u mnie, że wspominacie z uśmiechem ten okres w Waszym życiu. Nie będziemy przedłużać dzisiejszego filmiku. Pozostawiam Wam czas na wspomnienia. Przejdziemy teraz do otwierania paczek z AliExpress. Mam tylko 3, a później otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Pierwsza paczuszka wygląda tak. Myślę, że tutaj mogą być jakieś kosmetyki. I nie wiem, czy ta paczka nie była otwierana, bo ona jest przyklejona taśmą. Ale zaraz zobaczymy, co tutaj się znajduje. Jakieś takie zawiniątko. No, przydałyby tutaj się nożyczki. O, dobrze, że jestem jeszcze dość silna. I udało się jakoś otworzyć. Bo strasznie pozaklejane taśmą. Tutaj znajdują się kosmetyki. I nie wiem, czy to nie są kosmetyki firmy Novo, bo takie opakowania ma właśnie firma Novo. Czas już będzie niedługo kompletować kosmetyki do testów. Tutaj kolejny kosmetyk, tak wygląda opakowanie. Tak jak Wam mówiłam, ja nie będę tutaj rozpakowywać, żeby nie tracić czasu. Tak, to jest firma Novo, zobaczcie, coś z firmy Novo. Ja sobie później na spokojnie poodpakowywuję wszystkie te pudełeczka. Sprawdzę, co to są za kosmetyki, z jakich firm, żeby dla Was zrobić sobie tutaj test tych kosmetyków. Tutaj również jakiś taki kosmetyk. Kolejne pudełeczko, no kilka kosmetyków w tym się znajdowały. Nie przypominam sobie, żebym cokolwiek zamawiała, więc tym bardziej muszę sprawdzić, co to dokładnie jest.
przejdziemy do kolejnej paczuszki. Taka zielona, no po kształcie domyślam się, że mogą to być jakieś ciuszki. Powiem Wam, że nawet nie myślałam, jak ciężko będzie nagrywać te vlogmasy codziennie dla Was. A tutaj znajduje się sweterek, taki z perełkami. Dekolt jest taki w serek. Jedyna wada tego sweterka, że jest dość krótki, ładnie wykonany, nie śmierdzi. Ładne perełki ma tutaj, różne wielkości, małe i duże. Bardzo ładny kolor jest tego sweterka, bo jest to taki blady, pudrowy róż. Ładny, podoba mi się. Jedyne co, większe osoby będą miały problem, ponieważ będzie widoczny ich brzuszek. No i ostatnia paczuszka jest taka mała, koperta żółta. Otwieramy. I tutaj znajdują się pędzle. Tutaj w tej żółtej kopercie znajdują się pędzle. Jedne są różowe, a drugie są takie srebrne. Może wykorzystamy sobie te pędzle do testu kosmetyków, więc zobaczymy, jak one się sprawdzą. Ale mam bardzo dużo pędzli z AliExpress i wszystkie są naprawdę bardzo dobre. Paczki z Chin otworzyłyśmy, więc teraz przejdziemy do kalendarza adwentowego. Dziś weźmiemy kalendarz Top Trend i ja sobie już znalazłam 12, ona jest tutaj. Coż tutaj się znajduje? Najpierw pokażę Wam. Tutaj znajduje się płynna pomadka. No wyciągnąć to, to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj znajduje się płynna pomadka i powiem Wam, że w dość ciemnym kolorze. Oczywiście znajdzie się w koszyczku na styczniowe rozdanie. Odkładam ją. No i bierzemy kalendarz z Balei. Poszukamy sobie 12. Również znajduje się na boku, tutaj u góry. Cóż tutaj się znajduje w tej 12? Tak wygląda ten produkt. To jest odżywka do włosów, zdaje się. Tak, odżywka do włosów. Był wcześniej w okienku szampon, więc teraz mamy odżywkę. No więc tak, moje drogie, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przeniósł Was do czasów młodzieńczych. Mam nadzieję również, że przypomniałyście sobie Wasze pierwsze miłości, że wywołało to uśmiech na Waszych twarzach. No więc ja z Wami dzisiaj będę się pomalutku już żegnać. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zostawiajcie komentarze, łapki w górę. No i do jutra, na razie, pa pa!